Więc jest zarządzającym aktywami, aktywami, które powierzył nam Bank Gospodarstwa Krajowego, które inwestujemy w imieniu banku w trzy rodzaje, Wehikułów, funduszy, alternatywnych spółek inwestycyjnych, które wspierają rozwój polskich przedsiębiorstw na wielu na każdym etapie ich rozwoju. Więc mamy fundusz, który inwestuje na bardzo wczesnym etapie, praktycznie w projekty badań i rozwoju, to jest fundusz Vinci IQ, mamy fundusz, który skaluje e, firmy z obszaru technologicznego, to jest fundusz Vinci Hightech, i mamy też e, fundusz, który wspomaga polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, czyli ułatwia im wejście na rynki zagraniczne. To jest fundusz Vinci da Gama. Nasza misja wpisuje się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest Polskim Bankiem Rozwoju. Wspieramy więc rozwój polskich przedsiębiorstw, najlepiej w obszarze zrównoważonego rozwoju to jest dla nas bardzo istotne. Wspieramy inwestycje w innowacje, w ochronę zdrowia, w rozwiązania ekologiczne, ale również zależy nam też na wspieraniu polskich przedsiębiorstw, żeby jak najwięcej patentów, dobrych pomysłów, rozwiązań inżynierskich pozostawało w kraju i tu się rozwijało i tutaj płaciło podatki. Więc jakby traktujemy to ten zrównoważony rozwój bardzo całościowo. Bardzo istotne jest to, że kapitał, którym którym my inwestujemy, którym wspomagamy polskie przedsiębiorstwa z kapitałem długoterminowym. Więc okresy trwania naszej inwestycji to jest nawet do 10 lat. I bardzo również istotne jest, że z uwagi na wsparcie, którego udziela nam Bank BGK, wielkość naszych inwestycji jest bardzo znacząca, zwłaszcza na rynku polskim. Mamy możliwość w niektórych funduszach do zainwestowania nawet 90 milionów złotych w pojedyncze przedsiębiorstwo, pojedyncze przedsięwzięcie. To jest unikalna wielkość inwestycji jak na polski rynek.